Ludzie mówią, że Ulthar, które leży za rzeką Skye, żaden człowiek nie ośmieli się zabić kota. I zaiste wierzę w to, gdy spoglądam na niego, siedzącego i mruczącego na tle płomieni. Albowiem kot jest zagadką bliską dziwactwa, czego człowiek nie dostrzega. Jest duszą starożytnego Egiptu. Przynosi ze sobą opowieści z zapomnianych miast, Mori i Opiru. Należy do rodu władców dżungli i jest spadkobiercą tajemnic starej i złowrogiej Afryki. Sphinx, jego kuzynką, a on mówi w języku, lecz jest on sędziwszy niż Sphinx i pamięta, co ona już zapomniała. W Ulthar, zanim okoliczni mieszkańcy zakazali zabijania kotów, żył stary chłop i jego żona, którzy rozkoszowali się łapaniem i zażynaniem kotów swoich sąsiadów. Czemu to robili? Nie dane mi się dowiedzieć. Może przez nienawiść do kocich głosów nocą. Wszak kot powinien niewykryty przemierzać podwórka i ogrody po zmierzchu. Cokolwiek jednak było powodem, ten starzec i jego kobieta czerpali przyjemność z łapania w pułapkę i zgładzenia każdego kota, który znalazł się w pobliżu ich chałupy. A na podstawie niektórych odgłosów słyszanych po zmroku, wielu wieśniaków wyobrażało sobie akt zabijania jako nadzwyczaj osobliwy. Jednakże mieszkańcy wioski nie rozmawiali o tym ze starcem i jego żoną. Powodem był charakterystyczny wyraz ich pomarszczonych twarzy, a także dlatego, że ich rudera tak mała i mroczna, schowana wśród rozłożystych dębów na tyłach zaniedbanego podwórka. Po prawdzie, to wielu właścicieli kotów nie tylko nienawidziło staruszków, co się ich bało, i zamiast wymyślać ich jako brutalnych morderców, to jedyne pilnowali, aby żaden z ich umiłowanych pupili i myszołapów nie zapuszczał się po zmroku w otchłań drzew. Kiedy na skutek nieuniknionego przeoczenia kot zaginął, a wieczorem rozległy się odgłosy, pechowiec mógł tylko lamentować bezsilnie lub pocieszać się, dziękując opatrzności, że to nie jedno z jego dzieci zniknęło. Ludzie Ulthar'u byli prości i nie wiedzieli, skąd wszystkie koty pochodziły. Pewnego dnia karawana tajemniczych tułaczy z południa pojawiła się na brukowanych ulicach Ulthar'u. Ciemnoskórzy, jak żadni wcześniej, którzy dwa razy do roku tędy przechodzą. Na targu miejskim przepowiadali los za kilka srebrnych monet i kupowali kolorowe paciorki od kupców. Skąd pochodzili podróżni? Nie wiedział nikt. Widziano ich, jak oddawali się dziwnym modlitwom, a na ścianach swoich wozów namalowane mieli dziwne postacie ludzi z głowami kotów, jastrzębi, baranów i lwów. Przewodnik karawany nosił ozdobne nakrycie głowy z dwoma rogami i niezwykłym dyskiem pomiędzy nimi. Razem z karawaną podróżował mały chłopiec. Nie miał matki ani ojca, jedynie malutkie, czarne kociątko u boku. Plaga nie potraktowała go łagodnie, a jednak zostawiła mu to małe, futrzaste stworzenie, aby załagodzić rozgoryczenie. Bo gdy ktoś jest bardzo młody, to może odnaleźć wielką ulgę w żywiołowych wygłupach kociaka. Tak więc chłopak, którego ciemnoskórzy nazwali Menes, uśmiechał się częściej niż płakał, w pełni szczęśliwy podczas zabaw ze swoim ujmującym kociakiem na schodach dziwnie pomalowanego wozu. Trzeciego poranka pobytu wędrowców w Ulthar'u, Menes bezskutecznie poszukiwał swojego kotka. Łkał głośno na targu, gdy kilku mieszkańców opowiadało mu o starcu i jego żonie, a w nocy słyszano odgłosy. I kiedy usłyszał o tym, jego płacz ustąpił miejsca medytacji, a w końcu modlitwie. Wyciągnął ramiona w stronę słońca i modlił się w języku, którego żaden z wieśniaków zrozumieć nie potrafił. Mimo że w zasadzie nie starali się nawet pojąć modłów chłopca,
to ich uwagę przykuło niebo i dziwne kształty, które formowały się chmury. Osobliwe zjawisko. A gdy chłopak wypowiedział swoje prośby, a chmury nad głowami stawały się ciemnymi, mglistymi kształtami, szalenie egzotycznych rzeczy, hybrydami rogatych stworzeń otoczonych dyskami. Natura pełna jest takich iluzji, ku uciesze bogatych wyobraźnią. Tej nocy wędrowcy opuścili Ultar i nie widziano ich nigdy więcej. Gospodarze byli poważnie zmartwieni, kiedy okazało się, że w całej wiosce nie ma ani jednego kota. Z każdego domostwa zniknął ich oswojony czworonóg. Koty duże i małe, czarne, siwe, pręgowane, żółte i białe. Stary Kranon, burmistrz, grzmiał, że to ciemnoskórzy ludzie zabrali koty w zemście za zabicie kociaka Menesa. Przeklinał karawanę i małego chłopca. Jednak nit, chudy notariusz, uważał, że raczej należy obwiniać chłopa i jego żonę. Albowiem o ich nienawiści do kotów było głośno i coraz bardziej rzucała się w oczy. Wciąż nikt nie miał zamiaru rozmówić się ze zbrodniczą parą. Nawet kiedy mały Atal, syn karczmarza, narzekał, że widział po zmroku wszystkie koty Ultaru na tym przeklętym podwórku pod drzewami, które uroczyście i powoli okrążały chatkę po dwa w szeregu. Jakby był to jakiś niesłychany zwierzęcy rytuał. Wieśniacy nie wiedzieli, ile prawdy w słowach małego chłopca, a strachem napawała ich myśl, że zła para zaczarowała koty ku ich zagładzie. Więc woleli nie beszczać starego, dopóki nie spotkają go poza jego mrocznym i odrażającym podwórkiem. Ultar pogrążył się we śnie w bezcelowym gniewie. Gdy ludzie obudzili się o świcie, zobaczyli. Każdy kot powrócił do swojego dotychczasowego domu. Duże i małe, czarne, siwe, pręgowane, żółte i białe, nie brakowało żadnego. Wyglądały na bardzo wymuskane i obżarte. Donośnie mruczały w zadowoleniu. Mieszkańcy rozmawiali między sobą o sprawie, ani trochę nie zdziwieni. Stary Kranon znów grzmiał, że to ciemnoskórzy je zabrali, bo koty nie wracały żywe z chałupy starców. Wszyscy jednak byli zgodni co do jednego. Żaden z kotów nie chciał jeść ani pić mleka, co było wysoce zastanawiające. I przez całe dwa dni te wymuskane, leniwe kociska z Ultaru nie tknęły jedzenia, a tylko wygrzewały się przy ogniu lub w słońcu. Minął tydzień, zanim wieśniacy zauważyli, że w chacie pod drzewami nie pojawiają się żadne światła po zmroku. Wtedy chudy Nit zaznaczył, że nikt nie widział starca ani jego żony od czasu nocy, podczas której zniknęły koty. Tydzień później burmistrz zdecydował przezwyciężyć swoje lęki i wziąć sprawę w dziwnie cichego mieszkania w swoje ręce. Tydzień później burmistrz zdecydował przezwyciężyć swoje lęki i wziąć sprawę w dziwnie cichego mieszkania w swoje ręce. Chociaż był ostrożny w poczynaniach i zabrał ze sobą Szanga Kowala i Tula Kamieniarza jako świadków. I kiedy włamali się przez wątłe drzwi, znaleźli tylko to. Dwa dokładnie oczyszczone szkielety na glinianej podłodze oraz kilka niespotykanych okazów żuków kryjących się w cienistych kątach. Dużo się o tym mówiło wśród mieszkańców Ultar i okolic. Zad Koroner prowadził spór z Nitem, chudym notariuszem. Kranon, Shang i Tul byli zasypywani pytaniami. Nawet malutki Atal, syn karczmarza, został dokładnie przepytany i w nagrodę otrzymał nieco delikatesów. Rozmawiali o starym chłopie i jego żonie, o karawanie ciemnoskórych tułaczy, o małym Menesie i jego czarnym kotku, o modlitwie Menesa i o niebie podczas owej modlitwy, o poczynaniach kotów w noc wyjazdu karawany i o tym, co znaleziono potem w ruderze skrytej w mroku drzew na odpychającym podwórzu.
A na końcu debaty ludności miasta przedstawione to niepospolite prawo, które przekazywane jest od kupca do kupca w chatek i prowadzone są o nim dyskursy wśród podróżnych w Mir. A uściślając, mówiono o tym, że w Ultar nikomu nie wolno zabić kota.